Cześć Wam! Dzisiaj będzie taki filmik na temat procesora od Xboxa 360, którego przerobiłem, jak tu widać, na broczek do kluczy. Fajna sprawa, jestem bardzo zadowolony. Fajnie to wygląda, jak się tak nosi taki procesor. Niestety, w wyniku noszenia go przy kluczach, ten cały krzem, który jest na tym procesorze, został uszkodzony. I właśnie dlatego kręcę ten filmik, żeby przyjrzeć się pod mikroskopem, jak wygląda ta cała powłoka, która znajduje się pod tym krzemem. Troszeczkę sobie porozmawiamy, porozkminiamy różne sprawy, dlaczego procesory się uszkadzają, jak ukruszymy gdzieś na rogu przy złym mocowaniu radiatora ten krzem. Także więc lecimy pod mikroskop. Ja się przełączę teraz tutaj. Mikroskop? Okej, let's go. Jak widzicie, tutaj mamy napis Microsoftu Xbox. No już pękło to, także nie będzie widać, ale pisało Xbox 360 TM. I coś tam jeszcze XCPU. Jak widzicie, krzem dosyć mocno pękł w wyniku obijania się o klucze. I właśnie zastanawiałem się, dlaczego mam w kieszeni tak jakieś drobinki jakiegoś pyłu. No to po prostu było od tego krzemu. I teraz taka rozkmina. Kiedyś w ogóle nawet się nie zastanawiałem nad tym, co się dzieje, jeżeli pęknie taki krzem, dlaczego się procesory uszkadzają. Bo wyobraźmy sobie procesor za 5000, który montujemy do komputera i na przykład krzywo założyliśmy chłodzenie. I w wyniku tego pęknął ten rdzeń tutaj, cały, który jest, uszkadzając tą pod spodem powłokę, w której jest tam w setkach milionów, podejrzewam, w tych najnowszych procesorach, tranzystorów. No i wtedy taki procesor może wylądować w śmietniku albo jako bryloczek właśnie. Lub ktoś, jak będzie kombinował, to może będzie chciał taki procesor sprzedać, ale nie polecam takich użytkowników i takich praktyk w ogóle. Także tak to wygląda. I generalnie, teraz taka rozkmina. Procesory psują się właśnie dlatego, że jak pęknie nam ten rdzeń, to pod spodem ulega uszkodzeniu ta powłoka, na której są te właśnie tranzystory. Wydaje mi się, że gdyby sam rdzeń tylko pękł, nie uszkadzając tej powłoki, on by był dalej sprawny. Nawet podejrzewam, że nie wpłynęłoby to praktycznie w żaden sposób na odprowadzanie ciepła. Chociaż może troszeczkę jakaś by tam strata była na tym rogu. A to w takich procentach, nie wiem, 0,5% na cały ten obszar. I co jeszcze chciałem powiedzieć? No generalnie jeszcze taka rozkmina. Co by się stało, gdybym ten cały rdzeń wziął, zeszlifował na jakiejś takiej super dokładnej maszynie delikatnej o połowę grubości. Nie uszkadzając przy tym w ogóle procesora, ani tych tranzystorów, które są pod tym. To jest do zrobienia na profesjonalnych maszynach, które są gdzieś tam w zakładach. No podejrzewam, że co by się stało? No procesor by był o połowę cięższy, znaczy ten rdzeń. Ciepło przez to by dwa razy chyba szybciej zostało oddane do radiatora. Czy by to wpłynęło na jakieś, nie wiem, polepszenie, szybsze odprowadzanie temperatur? Nie wiem. Nigdy z czymś takim nie eksperymentowałem. To trzeba by było zrobić taki test na jakimś takim procesorze, powiedzmy, szrotowym. Po drugie, trzeba było wziąć go gdzieś na jakąś profesjonalną maszynę, która by nam go zeszlifowała idealnie równo, bo to musi być równiutko. Poziom musi być po prostu co do setnej milimetra. No i wtedy zobaczylibyśmy, jakie by były wyniki na przykład przed i po. Nie? Także jak mnie ogląda jakiś taki hardkorowy overclockowiec albo jakiś gościu, który moduje, nie wiem, komputery, proszę bardzo, niech ktoś tak zrobi. Z chęcią obejrzę taki filmik. Co by było, gdyby zeszlifować rdzeń o połowę? Jak wtedy taki procesor by się zachowywał? Jakie by były temperatury
To jest właśnie najciekawsze. Także spoko, fajny temacik. I co jeszcze, jaka następna sprawa mnie tutaj nurtuje? Co by tu jeszcze ciekawego powiedzieć? No na pewno wrzucę do opisu filmiku, ile ten procesor ma milionów tranzystorów w Xboxie 360, jaka jest jego technologia wykonania, ale widzimy już tutaj, że widać te tranzystorki. I teraz właśnie ja się postaram troszeczkę powiększyć ten obraz, w tym celu obniżę mikroskop przynajmniej do kilku centymetrów. Teraz będę musiał pokręcić ostrością, żeby złapać. Troszeczkę jasność sobie zwiększymy, żeby to było coś widać. Teraz jest naprawdę blisko. Okej. I zobaczmy mniej więcej, jak to tu wygląda. Spróbuję ostrość ustawić lepszą. Widzicie? Wiecie, co mi przypomina widok tych tranzystorów, które są pod tym krzemem? Kiedyś, jak leciałem samolotem nad Ślęzą we Wrocławiu, znaczy we Wrocławiu, za Wrocławiem, to spoza okna pięknie było widać takie różne pola, jak te kwadraciki tutaj właśnie na tym, pod tym krzemem. Też takie różne fajne wzory. Właśnie to tak troszeczkę mi przypomina taki widok, jakby się leciało z samolotem na wysokości przynajmniej 5 km nad ziemią. Szkoda, że nie mam jakiegoś takiego super, jeszcze jakiegoś dokładniejszego mikroskopu, który by pokazał. Znaczy miałem, ale dałem dzieciakom, moje siory, żeby się nim pobawiły, do którego można było podłączyć kamerkę i wtedy jeszcze powiększenie by było jeszcze większe, to żebyśmy widzieli praktycznie te wszystkie tranzystory z bardzo dużą dokładnością. No i niestety to jest obiektyw taki do zastosowań lutowniczych, czyli że tam odległość robacza jest 10 cm, 15. Ale widać, jak to wygląda, wszystko to okruszenie. Masakra, nie? I ten krzem wygląda jak taki. Się w ogóle zastanawiam, jak oni ten krzem wytwarzają. Czy on się jakoś pod jakąś temperaturą rozpływa? Można go nalać na ten? Czy to są jakieś już gotowe, wyszlifowane bloki, które są potem klejone? Nie wiem, jak wygląda proces robienia procesorów, powiem wam szczerze. W sensie gdzieś tam kiedyś może czytałem, ale już tego nie pamiętam. Ale to jest coś ciekawa rozkmina. Jak oni ten krzem nakładają na te tranzystory? W ogóle już nie myślę, jak oni robią te tranzystory, bo to jest technologia już chyba jakaś laserowa, żeby to wszystko zrobić. Popatrzcie, jaka to jest miniaturyzacja. To są tak malutkie elementy, gdzie kiedyś, jakbym pokazał taki procesor, załóżmy w roku 1920, to by ludzie, chyba nie wiem, pomyśleli, że jestem jakimś kosmitą. A co będzie za 50 lat? Tego nie wiem. Dokąd dojdzie ta miniaturyzacja? Już teraz proces technologii wykonania niektórych procesorów jest w nano, nie wiem, czy to nano, milimetrach. Jakoś to tam się mierzy. Także ciekawy widok. Ciekawa rozkmina. Jak macie swoje jakieś rozkminy, piszcie w komentarzach. Z chęcią bym sobie poczytał, co w ogóle sądzicie o takim czymś. I czy komuś w ogóle się uszkodził kiedyś procesor przy montowaniu radiatora. I co wtedy zrobił. Dobra, ja na tym zakończę filmik. Mam nadzieję, że troszeczkę się spodobało, dało do myślenia. I nagrywam już no 10 minut, także myślę, że na taki filmik to jest aż za dużo nawet. Także ja na tym zakończę. Pozdrawiam was, trzymajcie się.